Witajcie, kochani. Chciałam podzielić się przykazem, jaki przed chwilą przyszedł od Ducha Bożego. Nie spisywałam tego przekazu, tylko Pan chce, żeby każdy jego naśladowca, każdy uczeń, uczennica, żeby stanęli przed lustrem i zobaczyli, wejrzeli głęboko w swoje serce. I zbadali serce swoje, bo to z serca wychodzą myśli i one rodzą grzechy i pod to, co dany człowiek poddaje się. Bo to nie są winni ludzie, których Pan stawia na naszej drodze, ani te doświadczenia, ani z tym wszystkim, co się zmagamy, bo Pan to wszystko dopuszcza do naszego życia, żeby pokazać nam nasz środek, to, co nie jest jeszcze poddane Panu Jezusowi Chrystusowi. A to musi zostać złamane, wyrzucone, bo inaczej nie będziemy poddani we wszystkim Panu Jezusowi Chrystusowi i będziemy dawali dostęp złemu. I zamiast zdać sobie sprawę z tego, że to my jesteśmy sprawcami tego wszystkiego, co się dzieje, to od nas w dużej mierze zależy, czy idziemy za Panem, czy poddajemy się pod to, co świat pokazuje, czy karmimy się słowem Pana Jezusa Chrystusa, czy żyjemy tym wszystkim, co świat pokazuje. Wiadomości, media, jakby to nie zwał. Dlatego taki krótki przekaz od Ducha Bożego, aby stanąć przed lustrem i zbadać swoje serce, bo to nie mąż, nie żona, nie dzieci, nie w pracy ludzie są przeszkodą, ale największą przeszkodą jest nieprzemienione serce, niepoddane serce, brak uniżenia przed Panem, brak pokory, tylko chodzenie po swojemu. A kto chce pójść za Panem, a zatrzyma sobie cokolwiek, nie może być jego uczniem, nie może wziąć wtedy krzyża, tylko idzie swoją drogą, tą szeroką drogą, która wiedzie na zatracenie. A Pan chce, żebyśmy się mocno zakotwiczyli w Jego Słowie, w Nim, abyśmy wytrwali każdą jedną burzę. I to jest ten przekaz od Ducha Bożego. A ja jeszcze chciałam podzielić się z Wami takim krótkim może świadectwem. Dzisiaj u nas jest huragan i to takie spory naprawdę. Momentami są tak wielkie porywy wiatru i szykowałam sobie śniadanie po pracy, wróciłam, było tak ciemno, dosłownie jak noc by miała nastawać i popatrzyłam tak w niebo i wiatr tak potworny, naprawdę wielki wiatr. Mieszkam tak, że wokół mnie są bardzo wysokie, duże drzewa i w pewnym momencie tak popatrzyłam na te drzewa, jak one są przez ten wiatr naginane i przyszły takie myśli od Ducha Bożego, bo to nie ze mnie, aby od razu została taka ze mnie, to z Ducha Bożego wyszły te takie uwielbienie dla Pana Jezusa Chrystusa, jak jest potężne, jak pokazuje mi przez ten huragan, jaką ma ogromną moc, bo ten huragan to jeszcze jest nic w porównaniu do tego, jaką Pan ma wielką moc i Jego jedno słowo i cały świat byłby zmieciony. Taką ma moc nasz Pan Jezus Chrystus i On chce, abyśmy byli zachowani. Dlatego te wszystkie doświadczenia, z którymi się zmagamy, Pan to dopuszcza dlatego, żebyśmy byli zachowani, wypróbowani, abyśmy sobie zdali naprawdę sprawę,
w jakim jesteśmy miejscu. Nie to, co nam się wydaje, że znamy wersety, słowa, gdzie co jest w Biblii, bo to jest ważne, bo możemy rozróżnić, kto mówi od Ducha Bożego, kto mówi zgodnie ze Słowem Bożym, ale w tym wszystkim najważniejsze jest, żeby mieć tą bliską relację z Duchem Bożym, aby słyszeć Jego głos, co On mówi, nie to, co my sobie tam zamyślimy i co nam się wydaje, że co jest od Ducha Bożego, bo tak często słuchamy swoich myśli i przypisujemy swoim myślom, że to idzie od Ducha Bożego, a tak wcale nie jest. I Pan to pokazuje. I powiem Wam, że wczoraj miałam właśnie takie jeszcze doświadczenie. Myślałam, że już ta jedna praca będzie skończona, zastępstwo za jedną dziewczynę, ale powinnam być, bo ja już klucze ten zdałam i myślałam, że jutro będę miała wolne, ale tak się nie stało i normalnie przebudziłam się tak jak no, do pracy przed piątą i zaczęłam się modlić i w pewnym momencie zasnęłam. Później słyszę, że dzwoni do mnie ta dziewczyna i pyta się jak w pracy. Ja mówię, że klucze oddałam no, tam twojej znajomej i miała ci przekazać, bo dzisiaj ty miałabyś w pracy. No i słyszę jak ta dziewczyna zaczęła się denerwować, przeklinać tam, wyzywać i w ogóle ja mówię, że dobra, nie ma problemu, ja zaraz zbiorę się, wsiadam w samochód, no i pojadę skończyć tą pracę. I powiem Wam, że to nie było. Od Ducha Bożego przyszedł taki pokój, pomimo tego, że spóźniona i to wszystko, i tak jechałam samochodem i pytałam Pana, dlaczego dopuścił do tego doświadczenia i zdałam sobie sprawę, od razu przyszły takie do mnie myśli, że znaczy w ogóle zapytałam Pana o konkretnie o tą całą sytuację, czy naprawdę tamtego dnia powinnam skończyć pracę, czy nie. A później no, Pan mi jeszcze pokazał to, czy jestem w stanie, tak jak Pan wziął winy całego świata, wszystkich ludzi na siebie i poszedł na krzyż, a czy ja jestem w stanie wziąć kogoś winę, żeby ponieść to. Nie chcę, żeby to tak zabrzmiało, wiecie, że mam, że chcę to samo robić, co Pan Jezus, dzieło krzyża, bo to zostało wykonane, ale czy ja potrafię zaprzeć się sama siebie, zrezygnować z tego, co chciałam robić, co sobie zamierzyłam, czy pójdę i pomogę komuś, tak jak Pan szedł i pomagał. I powiem Wam, że no niby nie takie wielkie jakieś tam doświadczenia, ale Pan mi pokazuje, że na tych małych takich, na tych małych próbach takich, czy do tego, co Pan dopuszcza, On uczy nas zapierania się, pomimo tego, że to kosztuje czy czas, czy pieniądze, czy doświadczenie, czy nawet pójście i stanięcie w prawdzie. Ale powiem Wam, że w tym całym doświadczeniu niesamowite jest to, że nie tam, że trzeba jakieś konsekwencje ponieść, że się spóźniło, czy wykonać tam pracę za kogoś, ale najcudowniejsze jest to, jak Pan mówi, że ja jestem z Tobą, ja Cię poprowadzę, przeprowadzę Cię przez to wszystko, tylko poddaj się mi i zaufaj. I powiem Wam, że te doświadczenia, które Pan ostatnimi czasami dopuszcza w moim życiu, pokazują mi, jak naprawdę mało jestem skupiona na Panu, a jak wiele jeszcze jest tego skupienia na sobie, że trzeba wstać, coś tam zrobić, że
rezygnuję ze swojej tej wolności, z tego komfortu, jaki miałam do tej pory, jak nie pracowałam, czy jak nie wchodziłam za kogoś tam, za zastępstwo, że nie było tyle doświadczeń, nie poznawałam tyle ludzi, ale Pan przez tych ludzi pokazuje mi mój egoizm, to, że pewne jeszcze sprawy w moim życiu nie są oddane Panu tak, jak On chce. I przypomina mi się, jak ze dwa lata temu mówiłam: Panie, chcę, żebyś wziął mnie i prowadził za rękę. I wydawało mi się, że to pójdzie, wiecie, tak jak pstryknięcie palcami, ciach i już bez... I wtedy z perspektywy tego czasu wtedy wydawało mi się, że już jest wszystko w porządku, bo Pan powiedział, dokonał, zapłacił za mnie wszystko, ale Pan przez ten okres bodajże 2 lat pokazuje mi, że to problem nie jest w innych, czy w tym, co Pan dopuszcza, te doświadczenia, tak jak dzisiejsze te słowa Ducha Bożego były, żeby stanąć przed lustrem i zbadać swoje serce, poddać się pod to, co Duch Boży naprawdę chce robić i do czego nas powołuje. To nawet nie chodzi o jakieś tam nie wiadomo jaką służbę, ale najważniejsza nasza służba to jest komora i bliska społeczność z Duchem Świętym. Jak weźmiemy z komory to wszystko, co Pan chce w nas zmienić, wtedy bardzo często pozyskuje się ludzi dla Pana Jezusa Chrystusa, nie otwierając ust, bo ludzie widzą to, że jesteś inny, że inaczej się zachowujesz, że nie przeklinasz, że nie masz nerwów, jak coś się tam dzieje, że jesteś uczynny i te wszystkie rzeczy, które Pan Jezus Chrystus miał i chce wlać do każdego swojego dziecka, swojego naśladowcy. I tak dzielę się z Wami, kochani i kochani, tym wszystkim. I dziękuję Panu Jezusowi Chrystusowi za Jego wielkość, moc, ale i także to ogromne miłosierdzie, które Ty, Panie, masz, że dajesz jeszcze czas, pomimo tego, że tak bardzo zwlekamy. Dla Ciebie cała chwała i uwielbienie. I bądź wywyższony ponad wszystkim, Panie Jezu. Dzięki z całego serca, Panie, za to wszystko, co Ty czynisz, że dałeś nam ten dodatkowy czas, że możemy się budować, ale i przede wszystkim oczyszczać w Twojej świętej krwi, bo bez Ciebie jesteśmy marnością i to nie tak, jak ludzie mówią i głoszą tą inną Ewangelię, że teraz kim my nie jesteśmy, bo najpierw musimy spokutować wszystko, oczyścić się, a wtedy Ty wypełniasz nas, my umieramy i jesteśmy Twoją oblubienicą, nie nierządnicą, tak jak Ty powiedziałeś w swoim słowie, nawet w dzisiejszym tym, jak czytałam Księgę Ozeasza. Chwała Ci, Panie Jezu, za wszystko, co Ty czynisz. Dziękuję bardzo za wysłuchanie. Niech Wam wszystkim Bóg błogosławi, posila swoim cudownym, świętym słowem. Amen. Dzięki bardzo, kochani, za wysłuchanie. Z Panem Bogiem.